zastanowiło się, kto jest tym dobroczyńcą, kto to załatwił. To jest niesamowite. Ja od piątku wieczorem mam zajadę ze śmiechu, serio. W sensie, że to jest niebywałe. No, ale jakby jeżeli mówiłem już o tym, że my jako środowisko się nie popisaliśmy na to co się dzieje... No dobra, to wyjaśnijmy to naszym widzom. Czy wy wiecie, jak sprawę załatwiono? Bo ja tylko się cieszę, że ją załatwiono, że nasi polecą, zagrają. No, Instytut Kocha przesunął Wielką Brytanię z kategorii tych bardzo zagrożonych na kategorię niższą, jednocześnie wprowadzając tam do tych bardzo zagrożonych Polskę, o czym jeszcze bardzo cichutko mówi i nikt o tym nie dodaje. To znaczy, że teraz, gdy ktoś przyjeżdża z Polski do Niemiec, będzie musiał mieć 2-tygodniową kwarantannę, a Wielką Brytanię usunięto z tej listy krajów o największym ryzyku koronawirusa i zlikwidowano tę 14-dniową kwarantannę. Natomiast natychmiast ruszyła machina propagandowa i to taka propagandy naprawdę takiej, no dość... No nie wiem, jak to nazwać, nawet nie wiem, strasznie topornej. I pod sukces zaczęli się podpinać kolejni ludzie. No generalnie dla mnie szczytem wszystkiego był jednak wypowiedź Macieja Sawickiego, sekretarza PZPN-u, który powiedział, zdaje się, na łamach Polskiej Rady 24, że Morawiecki z Angelą Merkel po rozmowach Morawieckiego, oczywiście rozmowy, najpierw Boniek zadzwonił do Morawieckiego, później Morawiecki zadzwonił do Merkel, pogadali sobie z Merkel i zmienili, i rząd niemiecki zmienił prawo. O Instytucie Kocha, który klasyfikuje te niezależne instytucje, która klasyfikuje kto to ryzyko związane z COVID-em i z koronawirusem, nie ma ani słowa, ani w depeszy papowskiej oficjalnej, ani w tym wywiadzie, czy tam w tym tekście, w którym wypowiada się Maciej Sawicki. No, nie, ale... natomiast jest zdanie, że gdyby nie ta interwencja, czy uczestnictwo w sprawie Mateusza Morawieckiego oraz Angeli Merkel, to i tak Lewandowski i Piątek na Wembley by się pojawili, prawda?